i od lat mieszka w kamperze i uczy ludzi nic nie robienia. Teraz o tym opowie. Tytuł jego gonitwy to Kamper w mieście, czyli 300 dni wakacji. Oklaski! Zapraszamy! Witajcie. Witajcie. Dziękuję za ten bogaty opis, nawet nie wiedziałem, że tak jestem odbierany. Bo nie dbam za bardzo o swój wizerunek publiczny i tutaj mnie Max zaprosił, żebym się podzielił, bo mam jakąś podobno według niego interesującą historię do powiedzenia. Bliżej mi słychać mnie dobrze w ogóle? Tak, trzeba, tak najlepiej trzymać mikrofon, tak. Tak, o, jest. Ponieważ spotykamy się w Warszawie, to pewno wszyscy jesteście warszawiakami, albo znacie trochę to miasto. Prawdopodobnie byłem sąsiadem każdego z was, bo przez kilka dobrych lat intensywnie kamperowałem w różnych dzielnicach Warszawy i znam każdy krawężnik, tu się urodziłem i miałem dużo czasu na spacery, także wszystko to dobrze znam. Ostatnio mniej intensywnie kamperuję, ale ten czas, który kamperowy to było dobrych kilka lat, 5 na pewno pełnych, dało mi dużo czasu na przemyślenia, a że jestem z zawodu takim liczydłem trochę, kalkulatorem, czyli finansistą, to sobie miałem dużo przemyśleń co do finansów, kosztów i radości życia, co daje radość życia i no, w ogóle o motywacji w życiu, o systemie, jakim jesteśmy zanurzeni, o wychowaniu, co jest przyczyną czego. Także ja nie jestem mówcą, rozkręcam się może troszeczkę w tej materii, ale bardzo chętnie będę odpowiadał na wasze pytania, bo myślę, że będzie trochę zderzenia rzeczywistości, różnych obrazów. Ale na początku to jakoś muszę tutaj wprowadzić, o co chodzi. Jak to się w ogóle wydarzyło, jak to się stało, prawda? Także jeszcze raz dziękuję Max za zaproszenie. To właśnie przez to, że miałem dużo czasu i mam nadal, to się gdzieś spotkaliśmy, bo poszedłem na jakieś spotkanie i w ten sposób też poznałem bardzo dużo ludzi. Co prowadzi do bardzo ciekawego życia później. Spotykanie ludzi, angażowanie się w różne rzeczy, bez ciśnienia, bez myślenia o zarabianiu na wszystkim. Prowadzi też do innego rozwoju niż szkoła, studia i taka tradycyjna ścieżka. To było już dobre 10 lat temu, kiedy jako liczydło pod koniec roku w firmach jako kontroler finansowy zamykałem rok, budżety na następny rok, czyli planowanie w przód, myślenie trochę o przeszłości, życie prywatne, bo to Sylwester, chora mama, zbliżające się narodziny drugiego dziecka, czyli synka i na open space w korporacji wisi zegar. I jest taki moment, kiedy ja nie wiedziałem, co ten zegar liczy. Czy on liczy w przód, czy on liczy do tyłu, co odlicza. I takim jeszcze bardzo wyrazistym momentem było to, gdzie ta mama była pod opieką w takim domu opieki w Warszawie na szczęście, także blisko miałem do odwiedzin. I w Mikołajki dostałem taką informację, żebym nigdzie nie wyjeżdżał, żebym nic nie planował, żebym był. To tak niedwuznacznie dało do myślenia, że tutaj coś się dzieje. Także takie zderzenie w głowie. Narodziny nadchodzą, śmierć się zbliża, życie, finanse, korporacja, tu zmuszony w zimę do pracy ciężkiej, umysłowej w sensie. Wtedy jeszcze mało dbałem o dietę, o ruch i zaniedbałem, miałem dużo zaniedbań na polu zdrowotnym, czyli kawa, mało ruchu i mało snu dobrego, budzik. No i ten zegar na open space. I on tak liczy i nagle 7 stycznia już przychodzi informacja, że mój synek się już nie spotka z babcią, mama odeszła, a we mnie coś wybuchło. To doprowadziło do takiego zderzenia i później jak dużo książek czytałem rozwojowych, spotkałem ludzi różnych, różne życiorysy, to jest charakterystyczne, że taki wstrząs, takie przebudzenie następuje z trzech podstawowych powodów. Jest albo wstrząs zdrowotny i już nie wiemy co robić, bo zawsze działaliśmy według jakiejś instrukcji i nagle musimy coś zrobić inaczej. Jakieś nowe zalecenia do życia. Wstrząs emocjonalny, czyli
odejście jakiejś osoby, to znaczy rozstania się bliskiej rodzinie i tego typu wydarzenia. No i trzeci wstrząs finansowy, bankructwo. To na początku wygląda bardzo boleśnie, jeśli ktoś doświadczy takiego wstrząsu, jakiś z tych obszarów. A najgorszy wstrząs jest, jak są trzy naraz. I ja właśnie tak miałem. Bo tamten czas to był 2006-2007 rok. No, wstrząs emocjonalny oczywisty. Zdrowotny to tak się może... Ja przeszedłem wersję light, no powiedzmy, no bo trochę się zastałem, tam już jakieś rzędy trochę tam w nogach, bo się zasiedziałem, ta kawka. Ale to też mi dało do myślenia, bo byłem u jednego lekarza, coś mi tam powiedział fajnego. Ale są gorsze historie, jakieś zawały, udary albo jakieś trudno odwracalne historie. No i finansowy, to tak może się głupio brzmi. Szef bez butów chodzi, kontroler finansowy liczy, ale wiecie, rodzina, kredyty, inwestycje w mieszkania, nadzieja na myślenie, co będzie później, jakieś takie myślenie o dochodzie pasywnym. Dzisiaj nie jestem zwolennikiem takiego czegoś. No powodowało, że przeinwestowałem w tamtych czasach, 2006-2007 rok. A te dwa inne wstrząsy spowodowały, że nie miałem motywacji dalej do pracy. W takim trybie, jaki miałem. Nie wiedziałem, czy to jest wypalenie, nie wiedziałem, czy to jest motywacja. Firma mnie nie wysłała na jakieś takie właśnie żadne szkolenia, ani jakieś terapie wręcz nawet by się przydały w tamtym momencie. Wszystko musiałem przejść sam. No i tu się zaczyna ta opowieść, bo no ten wstrząs na tych trzech polach spowodował też również wstrząs w rodzinie. Za dwa miesiące się urodził synek, przyszła wiosna. Tata bez pracy, tata jest w domu. I to w ogóle jest taka nowa rzeczywistość, bo ludzie jako para często widzą się na co dzień, głębokie takie zanurzenie w czasie, mają które jak na emeryturę przejdą. Tak to ganiają do pracy, widzą się wieczorami, weekend odsypiają i tak to wygląda. A ja miałem taką okazję, że ja po prostu miałem trochę oszczędności. Ja postanowiłem być w domu przez jakiś czas, nie wiedziałem jak długi, aż się nasycę, aż odpocznę, aż nie wiem, aż coś mi się zachce. I motywowałem to tym, że ja wychodziłem do pracy, kiedy dzieci spały, a wracałem, kiedy też spały. Także to było trochę takie bez sensu, no bo staję się ojcem, a mam dużo przemyśleń zawsze i marzeń miałem co do wychowania. No ale to wszystko się rozpadło, no bo tata bez pracy, bez finansów, to co to za tata, no. Także ja musiałem przejść swoje i odchorować, odpracować. No musiałem taką przejść żałobę, ale przy okazji przejść jakąś swoją... Dzisiaj bym to nazwał duchową ścieżkę, a wtedy to po prostu chciałem odpocząć, zregenerować się i zacząć żyć. No i co? Tata ma skromne finanse, dzieci trzeba utrzymywać. Ja miałem taki moment w życiu wtedy, że zauważyłem, że najszczęśliwszym momentem dnia, bo rano to wiecie, wstajemy na budzik, kawa, gonitwa, korki, gdzieś tam biegniemy, wieczorem wracamy zmęczeni. I jest taki moment w ciągu dnia, taki trochę dobrej energii, że no jest przerwa tak zwanej pracy, można sobie zjeść obiad, nikt się tam nie wtrąca. I tak sobie zauważyłem, że te pół godziny wolnego, akurat w tamtej firmie to już są stare ceny, to 10 lat temu obiady kosztowały 10 zł, a to mi tworzy całą radość, całą nagrodę całego dnia, całego wysiłku. No i plus sen wieczorem. No i ja sobie tak, oprócz tego, że kontrolowałem finanse firmy, to sobie robiłem takie własne kalkulacje, budżety i myślenia. I tak sobie ja żeglowałem, jeździłem motocyklem pod namiot. Miałem samochód kombi, trochę nocowałem w samochodzie czasami z materacem na weekend. I miałem takie doświadczenia życia poza mieszkaniem. Ale to nie było w mieście. I mam działkę, tata raczej ma działkę. Ja tam myślałem, że kiedyś jakiś domek zbuduję. Bardzo chciałem do natury mieszkać w naturze. Jeździłem na jakieś takie warsztaty budownictwa naturalnego. No to tak się krążyłem, wokół tego krążyłem, ale po rozstaniu się z
moją rodziną z dziećmi i z byłą partnerką, narzeczoną, to doszliśmy do takiego etapu, że no, dzieci są w Warszawie i to w centrum, a ja gdzieś się tam daleko pobuduję, a ja miałem dużo czasu. Ja mogłem się nadal z nimi spotykać, tylko że już nie mieszkaliśmy razem. Z różnych tam powodów. Także ja chciałem ten czas wykorzystać. No i jak tutaj być w mieście? A widziałem, że mieszkanie jest dużym kosztem. Który większość dnia stoi puste. Ja pracuję na niego, żeby w nim mieszkać. A z dziećmi się i tak spotykam gdzie indziej. Jest ładna pogoda, na dworze dużo. Trzeba tu odwiedzić jedno miejsce, drugie. Dla dzieci jest dużo rozrywek w mieście. I to mieszkanie właściwie jest takim zbędnym kosztem. I z tych doświadczeń żeglarskich, namiotowych i motocyklowych, ja tak sobie właśnie pomyślałem, miałem tą potrzebę i szukałem w rzeczywistości jakiegoś rozwiązania. No, żagle to też jest Mazury, to trzeba wyjechać, to jest trochę daleko, to tylko dwa miesiące w roku. No są, a kamper jest, spotkałem po prostu na ulicy taki pojazd. Takie wow. To w ogóle nie było w żaden sposób zaplanowane, no ale jak się zapali taka gwiazdka, ma się dużo wolnego czasu i się jakiś taki duch się obudzi, taka nowa motywacja, no to bardzo szybko zacząłem przekopywać internet, już 10 lat temu na szczęście on już był w miarę rozwinięty i okazało się, że są jakieś fora, kluby i porady, także to jest dużo prostsze, bo kiedyś to naszą skarbnicą wiedzy, to byli dziadkowie, wujek, a jak on nie ma takiego doświadczenia, to ty nie miałeś gdzie sięgnąć po tą wiedzę. Ludzie się żyli w małych społecznościach, wsie i ludzie powtarzali swoje życie, a dzisiaj dzięki temu, że możemy szybko zdobyć wiedzę i jeszcze to jest takie zaufanie, ktoś odróżniamy, kto wzbudza zaufanie, a kto nie, to szybko wszedłem w ten temat kamperów i zacząłem robić wszystkie kroki, żeby go kupić po prostu. Mieszkanie wiedziałem, ile kosztowało i że to jest za duży koszt w stosunku do tego, ile ja korzystam. A wiedziałem, że chcę mieć dużo czasu wolnego, żeby się zregenerować i nie wiedziałem jeszcze po co. Po prostu chciałem mieć ten czas. No i teraz tak, no jakiś tam ograniczony budżet na kampera. Wtedy te kampery... wiedziałem też, że nie będę dużo jeździł, bo największym kosztem później kampera w używaniu jest paliwo. A kto powiedział, że trzeba dużo jeździć kamperem? Po prostu on się przemieszcza i to jest mój wybór, gdzie ja się nim będę przemieszczał. I tylko jeszcze będzie taki wątek, ciekawostka, bo dużo z nas, im bardziej nas praca mniej cieszy, zajęcia te codzienne, mniej spełnienia i robimy coś, bo zostaliśmy czegoś wyuczeni, tym więcej szukamy sobie jakichś różnych fantazji i nagród i chcemy aż do tej Nowej Zelandii pojechać albo dookoła świata. Tam mają ludzie barierę wejścia, jakieś są koszty do tego i trochę to marzenie cały czas odkładają. A ja już w ogóle nie miałem budżetu żadnego, ale chciałem być tutaj blisko dzieci, bo uważałem, że one tutaj po pierwsze potrzebują taty, a po drugie one mi dawały bardzo ciekawe lekcje. Obserwowanie małych dzieci to jest jednak bardzo duża skarbnica pomysłów, radości, motywacji i w ogóle popatrzenia na samego siebie. Dlatego chciałem tutaj być, nie jechać na koniec świata. I znalazłem rozwiązanie odwrotne. Właśnie przez to, że ten kamper się pojawił w moim życiu, wiele odwrotnych rozwiązań się zaczęło pojawić. No bo już sam kamper w mieście już jest samo w sobie takim konstruktem, że nie mieszkanie w mieście, w bloku, tylko kamper. Rozwiązaniem odwrotnym było to, że w tamtym czasie był bardzo popularny taki serwis Couchsurfing. Dzisiaj to się bardziej poszło w kierunku Airbnb i różnych innych serwisów bardziej płatnych. Ale ten Couchsurfing jeszcze do tej pory istnieje, ale wtedy to był taki boom. Couchsurfing to jest taki serwis, że ludzie wędrują po kanapach. Surfing po kanapach. Couch to jest kanapa. I ja byłem głodny tego, co tam się w tym świecie dzieje, tych podróżników różnych, sam nie miałem budżetu, żeby jechać, to ja ich zapraszałem, to do kampera. I tam na swoim profilu właśnie napisałem taką The only mobile experience in Warsaw. Chodziło o to, że po prostu to jest ruchome miejsce, można się nie dość zamieszkać na kilka dni, to jeszcze się przemieścić ze mną, bo ja zmieniam dzielnicę co tydzień
i miałem gości. I ci goście tak, zapewniali mi rozrywkę w postaci opowieści, zdjęcia, różne wskazówki, bo ja się szykowałem później do wyjazdu, bo ja wiedziałem, że no to dzieci rosną, ja później będę jeździł. Kuchnię lokalną swoją własną też jakieś tam polecali, jakieś, oni kupowali te rzeczy. No ja nie musiałem jeździć, nie musiałem nic wydawać, a byłem jakby w ciągłej podróży. Znam bardzo dobrze Warszawę, także wynajdywałem różne miejsca takie blisko natury, blisko parków, w miarę w centrum i takie ciche uliczki. I dużo spacerowałem i później sobie zawsze... bo to tak mniej więcej wyglądało, że co tydzień, co dwa najdłużej, przemieszczałem się do innej dzielnicy po prostu. Robiłem taką 5-kilometrową wycieczkę, która miała na celu przede wszystkim naładować akumulator, żeby się nie wtapiać za długo w środowisko, w jedno miejsce, bo tam no, jak się przyuważy, że samochód za długo stoi, to albo sąsiedzi, albo złodzieje. I tak na zdrowotności, na higienę, bo już się znudziłem chodzeniem spacerów od rana do wieczora po okolicy, to do innej dzielnicy. A do innej dzielnicy jest jak do innego miasta w ogóle. Nowe zwyczaje, nowe sklepy, nowe bazarki, nowe jakieś tutaj rozwiązania architektoniczne są zawsze w każdej dzielnicy. Ja myślę, że zanim ktoś by się zdecydował na kupno mieszkania w Warszawie, to ja polecam pomieszkać ze dwa lata w kamperze trochę, gdzieś w różnych dzielnicach i dopiero zdecydować świadomie, w którą dzielnicę chce się wybrać. To jest tani sposób, no można wynajmować też w różnych dzielnicach, ale ja się naprawdę przemieszczam co tydzień, no, a kto się spakuje w tydzień z mieszkania i się przemieści? A którą pan poleca? Bardzo polecam takie dzielnice, gdzie mieszka dużo emerytów. To jest ten nasz wątek emerycki. Słucham? Wola. Wola. Może i Wola, no każdy. Rakowiec, albo dzielnice willowe. Willowe. Dlaczego emeryckie? No bo to są osoby, które no, dużo mają czasu. Oni dbają o swoje tutaj lokalne ławeczki, parczki i taką tworzą taką enklawę trochę pewnych rozwiązań. Jest czysto i jest tak spokojnie, jakoś tak powolnie tam czas płynie, bez pośpiechu jest. Nie ma, wiecie, jak się śpi w kamperze i ma się dużo czasu, jest się wypoczętym, to się bardzo rano wstaje, to się obserwuje, życie zupełnie inaczej. Od razu z ulicy, przez okno widać, co się dzieje. Także, dobra, bo taka była dygresja, emerycki wątek. W ogóle skąd się wzięły emerytury na naszym świecie i skąd to jest takie marzenie, żeby, bo ludzie tak czekają, aż do tej emerytury dojdą i wtedy się zacznie ich nie wiadomo jakie życie. Wcześniej. Pierwszymi emerytami byli urzędnicy w starożytnym Rzymie, którzy mieli publiczne stanowiska i emeritus po łacinie znaczy zasłużony. U nas jest troszeczkę to słowo zdegradowane, bo są wrzucani do jednego worka z rencistami, a ci renciści to tam troszkę są chromi, coś nie mają kondycji. I ciągle są u lekarza, a emeryt to jest człowiek zasłużony, że on się w życiu narobił różnych rzeczy i teraz chce sobie żyć godnie. No a teraz, zanim dożyjemy do tego 60-65 roku życia, a mogą jeszcze to zmienić w ciągu waszego młodego życia, które teraz zaczynamy, w ciągu waszego długiego życia, a teraz jesteście młodzi, to ja polecam sprawdzić to, chociaż w trochę, jakby to wyglądało. Czyli taką sobie zrobić pół emeryturę, no? Czyli trochę oszczędzić, obniżyć bardzo koszty i zacząć tak trochę dłużej mieć więcej wolnego czasu. I ciekawostka, duże zmiany, i to taki wyłom w myśleniu, następuje po 3 tygodniach wolnego. W kodeksie pracy, nie wiem, czy tutaj są studenci czy pracownicy, ja tak trochę próbuję zorientować, do kogo mówię. W kodeksie pracy jest taki zapis o obowiązku pracodawcy, żeby przydzielił pracownikowi w jednym kawałku urlop 2-tygodniowy. Bo to ma mu tam spowodować, że on się tak zresetuje, odpocznie i z nowymi siłami, z nową motywacją wróci. No i jest taka fala urlopów zawsze w firmach 2-tygodniowych. Ludzie planują, ten jeden urlop dużo wcześniej planują. I teraz... Dlaczego 2 tygodnie? A? Macie jakiś pomysł, dlaczego to jest 2 tygodnie, a nie 3? No właśnie, bo po 3 tygodniach by się to wszystko rozlazło. I na szczęście dla systemu
Jeszcze mało ludzi z tego urlopu korzysta. Niektórzy są w poczuciu winy, tygodniowy sobie biorą, albo dwa weekendy i tak w sumie 9 dni. I tak sobie tak oszczędzają, kombinują. I to jest, no, tak to działa jakoś. Natomiast duży wyłom w myśleniu, w motywacji, w poczuciu w ogóle samego siebie jest jak się 3 tygodnie. Także ta mała emerytura taka za życia, jako próba, to już po 3 tygodniach są pierwsze odczucia. Widzicie, to dobry znak, no. Wszyscy przeszli na emeryturę, galopem. Co to za dźwięk był? A, gonitwa. No i dobra, i tym wątkiem właśnie o tym spróbowaniu kampera, spróbowaniu emerytury, spróbowaniu jak to jest takie mieć wrażenie, że ma się dom, a ma się dużo niższe koszty i więcej swobody, elastyczności. Zachęcam, namawiam. Ja miałem taki okres, że ja zapraszałem ludzi do kampera, bo ja bardzo lubię rozmawiać i poznawać różne życiorysy. I na próbę zapraszałem kiedyś do kampera. Teraz już trochę mniej, bardziej cenię właśnie tą trochę prywatność, bo już naprawdę się napotykałem z różnych osób. A jeszcze taka ciekawostka była, że z tego można też zrobić biznes, jakby ktoś chciał. Mi się już później nie chciało. Bo w nieruchomościach jest tak, i no każdy ma to mieszkanie, albo mam, na kredyt, wynajmuje i to każdego dotyczy, bo gdzieś trzeba mieszkać. W nieruchomościach jest tak, że wartość nieruchomości zależy od lokalizacji. No i wiadomo, no w różnych dzielnicach różnie to kosztuje. To dotyczy zarówno ceny mieszkania, jak i wynajmu mieszkania. Jak ten couchsurfing, ten serwis, troszeczkę jego blask przygasał, a ten Airbnb się bardzo rozwijał, a ja szukałem pomysłów na zarobek, to ja sobie tak pomyślałem, no co zrobić, żeby z tego kampera mieć w miarę jakiś taki sensowny dochód, no i mieć więcej tego wolnego czasu i się nie namęczyć i żeby to było jakoś skondensowane. No i teraz, no przecież te zasady, co są przy nieruchomościach, dotyczą również kamperów. No ja nie będę sprzedawał kampera i zarabiał na pośrednictwie, tylko chciałem wynajmować to łóżko, bo ludzie chcą gdzieś spać i za to płacą, kupując mieszkanie. No. W pewnym sensie, tutaj a propos browaru, żeby napić się piwa, wcale nie trzeba zakładać browaru. Żeby wyspać się w łóżku, wcale nie trzeba kupować mieszkania. Wystarczy kamper, a później zdecydować się, co dalej. Ważny jest ten moment rozejrzenia się po świecie. Dobra, ale mówiliśmy o wartości nieruchomości, wartości łóżka, wartości tego kampera. Wartość wynajmu na noc kampera zależy od miejsca jego zaparkowania. Prosty wniosek? Prosty. Czyli jak się pojedzie na plac teatralny na weekend, bo to też zależy od dnia tygodnia, są najwyższe stawki, no a gdzieś tam w krzakach w poniedziałek, no to są najniższe stawki. Także ponieważ kamper ma w sumie na 4 osoby i jest takie pięterko i jest łóżko składane na dole, były dwie oferty. Była oferta na wyłączność i była oferta taka, że ja jestem na górze, a ktoś jest na dole. Czyli współdzielony pokój. Obie wersje praktykowałem jako formę zarobku. No i powiem wam, no jak się ma dużo czasu, żyje się poza zegarkiem, budzikiem, nie trzeba wstawać, można sobie odespać to na przykład całą noc gdzieś tam, w inne dni tygodnia, to najwyższe przychody miałem, kiedy udostępniałem w wakacje kampera obcokrajowcom, bo to Airbnb to dla obcokrajowców, na placu teatralnym z soboty na niedzielę. I ja wtedy im dawałem na wyłączność, kluczek zabierałem od stacyjki oczywiście i oni się tylko jedną noc pracowali, to jeszcze od popołudnia do rana, bo oni chcą zwiedzać. Ja sobie w ogóle wtedy szedłem w długą, że tak to nazwę, w miasto i wracałem sobie dopiero rano. I mi tam jakieś tam, nie wiem, wtedy na dzisiejsze tak patrząc, nie wiem jakie są ceny, ale myślę, że tak za 400 przytulałem. No, po 200 od osoby, bo to The Only Mobile Experience in Warsaw. Także tutaj taką małą reklamę sobie robiłem. No i to mi później starczało na cały tydzień. Za to, że komuś udostępniłem nocleg, mi to w ogóle nie zaburzało życia. Ja sobie szedłem i zwiedzałem, albo gdzieś jechałem sobie. A nawet robiłem taką ofertę, bo kamper ma to do siebie, że jest mobilny. Robiłem ofertę w Krakowie, będąc w Warszawie. I robiłem to w ten sposób, że też oczywiście weekend,
też blisko Wawelu, dawałem pineskę, oferta była. Jeśli był klient, to jechałem do Krakowa i robiłem to samo, co w Warszawie. Czyli wędrujący łóżko, no. Po prostu jeżdżące, płatne. I, a żeby też obniżyć koszty i mieć kolejny przykład, no to ja sobie robiłem wycieczkę na Bablakarze, no. Czyli brałem pasażerów do kampera i jeszcze było wesoło i tak dalej. Także to było takie kreatywne wykorzystywanie przestrzeni i zarabianie. No i wiecie, no to raz w tygodniu to praca, która nie męczy, bo oni z własnymi śpiworami najczęściej przyjeżdżali. Ja im sugerowałem, że tutaj w Teatrze Wielkim jest najlepsza toaleta, ja nie muszę nie sprzątać. No w ogóle generalnie jest dużo hoteli, restauracji. I mówię, tutaj może macie prysznic, coś tam, tam woda. Ale generalnie oni szybko chcieli zwiedzać, także oni tylko przychodzili spać. Także mnie to nie męczy. Także bycie w kamperze, odzyskanie dużo czasu, obserwowanie rzeczywistości, spotykanie bardzo wielu ludzi o różnych życiorysach, no spowodowało, że taka hipergwiazda, czy to hipernowa się wybuchła w mojej głowie i duszy i zacząłem łączyć fakty w bardzo nietypowy sposób, nietypowo patrzeć na rzeczywistość, a wszystko jeszcze bardziej przyspieszyło, bo po jakimś czasie, mając dużo czasu i największym moim kosztem była żywność, doświadczyłem czegoś takiego jak freeganizm, czyli darmowa dieta na bazarkach, zawsze po godzinach miałem jakieś tam znajomości i szczególnie ten freeganizm dotyczy surowego, owoców, warzyw, bo to się szybko jakoś tam psuje w miarę i oni to w sobotę oddają za darmo, bo już nie wiedzą, co z tym robić. I miałem tego tak dużo, a w kamperze gotowanie w sierpniu, wrześniu, tak jak teraz, to nie jest jakieś przyjemne, nawet tą kaszę, bo tam para wodna, te gotowanie, gorąco się robi. No to zacząłem mieć coraz więcej owoców i był taki moment, że ja się zastanawiam, kurczę, żeby tak można było żyć. I dzięki temu poznałem soczki, specjalnie bez firmy żadnej. I poznałem ludzi tego typu tak żyjących, jakieś fora, mam dużo czasu, sobie czytam. I to jeszcze bardziej przyspieszyło, okazało się, ten wybuch tej hipernowej, nowego myślenia, bo to jest najlepsza nasza dieta, okazało się, która oczyszcza, która dodaje dużego takich prostych cukrów, które nie zużywają energii na trawienie. Miałem i tak darmowe to jedzenie. No to i wszedłem w to. I ciągnąłem tak aż do zimy, coś się nauczyłem, poznałem, na kolejne wykłady chodziłem. I doszło do tego, że miałem dużo czasu w tym środowisku właśnie, to się nazywa witarianizm, czyli życie na surowo, albo nawet frutarianizm, czyli życie na owocach. Zorganizowałem w międzyczasie, teraz przez ostatnie 2 lata, 2 razy owocowy festiwal. No i tyle, no. Takie to jest najaktualniejsze, czym się ostatnio zajmowałem. Na festiwalu był kamper, ale jako takie biuro festiwalowe, trochę taki magazyn. Ale myślę, że to będę dalej rozwijał, bo to jest mobilna osada, festiwal, zabawa i radość, i zdrowa dieta. No ja lubię w ogóle generalnie no, dzielić się tym jakimś doświadczeniem w jakiś sposób. Mało może publicznie tam gdzieś występuję, ale specjalnie dla Was przyszedłem na zaproszenie Maxa. A najchętniej bym odpowiedział na różne Wasze pytania, bo one się pojawiły. I właśnie zapraszam. Jeszcze jedna ostatnia rzecz. Niebawem jest 1 września, czyli nowy początek roku szkolnego, tak zwanego. Już teraz nie jest w szkole, ale to się wszystko tam zaczyna. I mając dzieci, ale nie mając wpływu za bardzo na przykład na wybór szkoły, na to, co się tam uczy, i mając dużo czasu i trochę dużo znajomości różnych ciekawych, postanowiłem takie troszeczkę prowokacyjne wydarzenie stworzyć, znieść obowiązek szkolny. Bo to tam się zaczyna te różne przymusowe myślenie o różnych rzeczach, że coś musimy w życiu, a musimy tak naprawdę tylko umrzeć i podobno płacić podatki. A reszta jest wszystko opcjonalne. Wszystko jest naszym wyborem. Także taka jest moja historia. Katia, brawo. I pytanie. Proszę. Ja mam 2, ale to z dwóch pytania. Po kolei. Przy tym twoim kryzysie 10 lat wcześniej, stawając na nogi i
zmieniając to wszystko. Słyszycie pytanie? Co? Czy sam sobie z tym poradziłeś? Czy sięgałeś po jakąś pomoc, ewentualnie jakiegoś profesjonalistę? Mam na myśli tutaj albo psychiatrę, psychologa, albo chociażby literaturę fachową na przykład. Jak sobie poradziłeś, coacha, z tym kryzysem? Jak sobie poradziłem z tym kryzysem, czy samodzielnie, czy z pomocą? Ogólnie zmiana i przebudzenie następuje z dwóch powodów. Albo bardzo mocna ciekawość i samemu dążenie, albo bardzo dobre prowadzenie przez kogoś. No nie ma innej opcji, generalnie reszta idzie za tłumem. Ja bym powiedział, że taką hybrydową wersję miałem. Byłem trochę na początku na terapii. Sam się zgłosiłem, była to fundacja, która tam takie miała spotkania. To mi dało się to, że się dużo wygadałem, wiesz, bo tego potrzebowałem najbardziej. A później bardzo poszedłem w różne książki coachingowe i bardzo jakoś mi zaskarbił w tamtym momencie Maciej Benekusz. Tutaj zresztą na Wilanowie niedaleko miał kiedyś siedzibę. Jego książki, takie opowieści. Natomiast dzisiaj dużo czasu, ciekawość, nie przywiązywać się do żadnej ścieżki. To jest moja rada. Czerpać z jakiejś, ale mieć to takie, że nie ma guru, ty jesteś guru. Ale to się odkrywa po jakimś czasie, tak bym powiedział. I każda metoda jest dobra, a najlepsze to chyba obserwować dzieci też. I obserwować życie, mieć dużo czasu. Dieta jest bardzo mocno rozwijana, surowa. Otwiera niesamowicie głowę. To jest lekkie, proste, też dużo czasu. Odpowiedziałem ci na pytanie? Dziękuję. Dobra, to jedziemy dalej. Kolejne pytanie. Jestem trochę biegnę. Niespełnionym konsultantem może trochę jestem, ale może coś tutaj dzisiaj popchniemy do przodu. Czy mnie? Tak, bardzo. Super. To ja próbowałam też kupić sobie kapera, być bardziej inna, zastąpiona pieski. I zaczęłam się w to pogłębiać, zaczęłam czytać i to nie jest takie proste, jak się myśli. To nie jest, że od razu ma się włączyć, trzeba trochę zaplanować, bo tak nie wszędzie można podłożyć się pod elektryczność, nie wszędzie można zaparkować, nie wszędzie można wjechać nawet. Głośniej, głośniej. Nie wszędzie. Halo? Właśnie. Tak. W ten sposób? O. O, dobra, to jeszcze raz. Ogólnie nie jest to takie łatwe, jak na początku myślałam, bo trzeba wiedzieć, gdzie się podłączyć, żeby była elektryczność, wiedzieć, gdzie wjechać. Są po prostu rzeczy, które nie może kapel zrobić. I pytanie, jak sobie z tym poradziłeś, albo jak to planowałeś, czy jaki miałeś na to plan, czy nie wiedziałeś w ogóle o tym? Przede wszystkim nie miałem planu. A druga rzecz, ja nie myślałem o tym w kategoriach, że to jest problem, że to jest trudne. Ja myślałem o tym jako ciekawostkę i że ja muszę się dostosować trochę jak pingwin na Saharze. No, z innego środowiska do innego, inny styl życia. I zacząłem szukać alternatywnych rozwiązań i zacząłem myśleć na przykład, do czego ja tego prądu tak dużo potrzebuję. No bo nie mam w kamperze żelazka, suszarki, piekarnika elektrycznego. Kawę przestałem pić, trochę parzyłem na takiej zaparzarce, bo gaz jest w kamperze. A telefon, tak zwany ten legendarny, czy tamten... ja nie miałem laptopa wtedy, tylko duży telefon. I w ogóle tak polecam, to jest najlepsze takie mobilne rozwiązanie. 6,5-7 cali telefon i masz 2 w jednym. Ładowałem z akumulatora, który ładowałem, przemieszczając się raz na tydzień te 5 km. Silnik chodził trochę dłużej, bo ja po pierwsze wolno jechałem, a po drugie zostawiałem go trochę, żeby pochodził, właśnie żeby się naładować. Ale eksperymentowałem, że to spokojnie mógłbym co 2 tygodnie jeździć. To jeśli chodzi o prąd, i panela nie miałem. A panele teraz to już w ogóle rewolucja, panele słoneczne, jeśli chodzi o prąd. Woda oligoceńska z miasta, okazało się, że 10 litrów dziennie to spokojnie dla jednej osoby wystarcza. Pieski pewnie by chciały pić, ale to tam inna sprawa. Tak, to jest w ogóle naprawdę 2 litry do wypicia, plus owoce. A reszta to jest mycie. Ponieważ jadłem owoce, to mniej garków myłem. W ogóle zacząłem się zastanawiać, to jest bardzo dobre pytanie, o media i o to, ile potrzebujemy i ile wystarcza. Zmieniając tryb życia i obserwując codzienność swoją własną, bez pośpiechu, bez busu, zacząłem się zastanawiać na przykład, bo trzeba uprać ciuchy, prawda? Od czego się brudzą ciuchy? I okazuje się, że się brudzą od pocenia, prawda? A pocimy się dlaczego? Bo się stresujemy. Jak jemy na przykład mięso, ciężkie rzeczy inne,
to też inny zapach jest. I zauważyłem, że jedząc owoce, wysypiając się, mając dużo energii, no to ja tylko bieliznę potrzebuję tam przeprać co jakiś czas. No i to jest kolejna sprawa, że dzięki wolnemu czasowi otworzyłem się na nowe relacje, na nowych ludzi. Zagadywałem bardzo różne osoby o różnych sytuacjach, ale mam też jakoś tam dłuższe znajomości. I okazuje się, że sobie zbierałem to pranie na przykład, bo to nie było, pytania o pranie, ale chyba to też ciekawe. Ale media, nie? Media. Prąd i woda. Czyli pranie też. To słuchajcie, zbierałem się torba, tak po miesiącu miałem pełną torbę do prania. No i co? I do kogoś idę na herbatkę i robię pranie, no. Ponieważ mam wielu znajomych, no to wystarczy, że raz do roku do kogoś pójdę na herbatkę. 12 znajomych. Tyle, no. Czasami niektóre miasta mają zabronione, żeby można było właśnie kamperem wjechać, żeby gdzieś zaparkować. Czy nie było z tym problemu? Czy my się dobrze rozumiemy? My mówimy o kamper w mieście i głównie w Warszawie. Ja w Krakowie bywałem. Na palcach jednej ręki mogę tu powiedzieć, że takie przygody były. Sorry, że tak troszeczkę prowokacyjnie ci odpowiadam, ale to tak właśnie wszystko tu jest odwrotnie. Jesteśmy w stolicy, w dużym mieście. Tutaj mało turystów jest kamperowych, także to w ogóle nie jest problem dla miasta. I no, znam to miasto bardzo dobrze, uliczki różne, ale nawet jak jest to tak indukcyjnie. Jak zaparkujesz i masz dużo czasu, no to chodzisz. No ile spacer ma zasięgu? No 10 km w jedną stronę, 10 w drugą. No to ja przy okazji tym okiem takiego turysty patrzę sobie, gdzie będzie następne moje miejsce. Już sobie tak planuję, tak, gdzie wyląduję na nowo, taki spadochroniarz. I ten moment, kroczek za kroczkiem, to wiesz, sobie wybieram miejsca. Rzadko się trafiło tak, żeby to było pudło jakieś. No. Jak coś, to odjeżdżam, no i tyle. Zakazy są raczej Portugalia, Hiszpania, stare miasta jakieś bardzo ekologiczne. Teraz te kampery, no w ogóle motoryzacji jest. Kamperem nie. W ogóle tak się zastanawiam, gdzie ja byłem przy granicy jakiejś. W Mazury, kamperem byłem mało. No, to jest właśnie odwrotne to doświadczenie, bo ono mi... ja nie chciałem na siłę podróżować. Po prostu zmniejszyłem koszty, zyskałem dużo czasu i zacząłem... Ja byłem ciągle podróży w pewnym sensie. Także to jest takie inne doświadczenie kamperowe. Niektórzy kamperowcy tam na początku, jak oni się dowiedzieli, jak ja żyję, to tam mnie trochę tak z tego klubu tak... Ty, Witek, jakiś inny jesteś. I że reprezentujesz tych kamperowców, w sensie to nasze środowisko, nie jesteś nie, coś tam. A dobra, mniejsza. Także media. Co jeszcze jest z mediów? Gaz jest na butle. To do gotowania to spokojnie wystarcza to na 2 miesiące czy coś, jeśli się gotuje. Bo na owocach nagle przestałem to aż tak używać. To może jeszcze tutaj tak przechodząc płynnie, bo to jeszcze jest temat zima w kamperze. Szczególnie w Polsce. I to jest wyzwanie, nie? No bo kamper jest mobilny i powinno się pojechać na zimę to właśnie do tej Portugalii, Chorwacji, Grecji, Albanii, gdziekolwiek, bo w ogóle życie nad Morzem Śródziemnym to jest ciekawa taka zjawisko fizyczne. Morze jest wielkim akumulatorem ciepła. Śródziemne chyba nie... A, które? W sumie każde, bo nie zamarzają raczej tutaj w naszej szerokości, ale Śródziemne szczególnie. Myślę, że ono tam w Barcelonie, jak byłem, ale samolotem. To też będzie ciekawy wątek, właśnie zostawiłem kampera i poleciałem samolotem, bo tak tani samolot, że to bez sensu się tłuc tym kamperem. A w tym czasie Airbnb, tak? No już się łączą powoli klocki, no to wiesz. Ono ma tak około 15 stopni, no. Także to jest zupełnie wystarczające. A później odkryłem witalianizm i surowe życie, to w ogóle polubiłem trochę morsowanie, eksperymentowanie takie. I w ogóle zejście z komfortem cieplnym dużo niżej. I w kamperze zima w Polsce, to jest ciekawostka. My budujemy wielkie domy, izolujemy je, grzejemy. Grzejniki są pod oknami tam, gdzie są największe straty tego ciepła. To jest w ogóle nonsens, bo kiedyś centralne ogrzewanie było w centralnie, czyli był piec. A teraz jest pod oknem, to w ogóle jest antyfizyka. I jak najtaniej mieć ciepło w kamperze, bo ja dzień spędzałem w ten sposób, że ja
Wychodziłem z kampera, szedłem do galerii, zimą szczególnie, do jakiejś galerii handlowej, tam sobie gdzieś usiąść, do biblioteki, na internet, chodziłem na wykłady na uczelnie sobie. Po prostu miałem bardzo dużo czasu, kreatywnie sobie to wymyślałem, żeby nie siedzieć w kamperze, bo tam jest zimno. I fizyka mówi tak, że jakbym nagrzał kampera całego w środku, bo da się nagrzać, to po pierwsze, butla starczy na 3 dni, trzeba wymieniać. Po drugie, każde wychłodzenie, czyli wyjście z kampera, wyłączenie grzania i w ogóle, to powoduje, że ta cała wilgoć, która zawarta jest w powietrzu, wykrapla się. Stęchlizna, zapach. No i wcale nie ma komfortu cieplnego w łóżku, tam gdzie najbardziej go potrzebuje. I co zrobić, żeby było jak najbliżej nam ciepło? Po prostu trzeba nagrzać termofor, liter ciepłej butelki wody i do śpiwora i się śpi, no i tyle. No. Tam, gdzie trzeba, a nie całą przestrzeń wielką wielkiego domu i powiększać koszty i tak zwany ślad węglowy wielki zostawić. Także da się zimować, to jest trochę survival w Polsce, ale fajne doświadczenie po prostu. Ono bardzo otwiera, wiecie co, bo my mamy w naszych rodowych historiach dużo wojen, łagrów, jakichś historii z zimą i to siedzi w naszych ciałach, ten strach. No, warto to przełamać poprzez doświadczenie tego, że można. I wtedy się zaczyna inaczej też myśleć. Człowiekowi wręcz jest cieplej od samego myślenia, że można. Także tak płynnie przechodząc od mediów do zimy. Następne pytanie. Możemy tak do rana. Także na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Nie możemy. No to przy kamperze będziemy mogli rozmawiać jeszcze. O tak? Słychać? Oczywiście. Dobrze, ja mam pytanie o zdrowie. Bo skoro mówiłeś, że jak zmieniłeś problemy zdrowotne, jak wyglądała kwestia zdrowia? Czy korzystałeś z jakiegoś lekarza? No bo czasami trzeba, tak? Jeśli chodzi o jakieś choroby, które człowiek ma. Nie wiem, stomatolog? Czy jakieś takie inne rzeczy, no bo to się zdarza, tak? To było normalne, tak? Tak jak zwyczajnie? Czy w związku z tym, że zmieniłeś dietę, też wszystko dietę, się zmieniło? Dietę zmieniłem później. Trochę lat minęło, ze 4 chyba, 5. Najpierw był wegetarianizm. Bo na jednych warsztatach budowlanych pojechałem, wiecie, mając dużo, to tak będę płynnie przechodził, dygresję będę. Mając dużo czasu, interesując się naturalnym budownictwem, a nie mając pieniędzy, no to co się robi? Żeby pojechać na taki fajny warsztat, który trwa tydzień, dwa tygodnie. Zgłasza się jako prelegent. Jako wolontariusz. Okej, okay, prelegent to był, wtedy jeszcze nie miałem nic do powiedzenia. Teraz pewno też dużo nie mam, ale wtedy pojechałem jako wolontariusz, który pilnował. Bo trzeba było pilnować, bo to była Wielkanoc. Sezon budowlany się zaczyna zawsze na Wielkanoc. I tam były jakieś przygotowania, i tam wyjechali, kto miał zostać ze sprzętem, a ja wtedy z rodziną jakoś tak za bardzo nie żyłem. W ogóle też polecam bardzo, to też otwiera umysł, nie spędzić świąt z bliskimi. To jest trudne, takie duże przywiązanie jest wewnętrzne, ale jak się jest samemu gdzieś w podróży, ja byłem wtedy w Barcelonie, to jeszcze na ulicy spałem, bo święta bez bliskich, dobra, bez dygresji dalszej. Wracamy do tego tematu zdrowia, to... czekaj, bo coś mówiłem... Dieta? Tak, dieta. Bez mięsa dieta. A, wegetariańskie warsztaty były. To było takie pierwsze, takie małe przebudzenie, bo to dało dużo nowej energii, nowego takiego jakiegoś myślenia. I człowiek sam zdrowieje, już na wegetarianizmie jest nieźle. To jest gotowane nadal warzywa, i sery są, jeszcze jajka. No ale wtedy miałem dużo czasu. Wiesz co, brak stresu, wysypianie się, to jest najlepszy lekarz, dużo wody i wtedy ja miałem, bo ja mówiłem, że miałem taki szok w wersji light. Miałem problemy trochę z krążeniem w żyłach. Jak się siedzi, serce pompuje, to tętnice działają. Nie wszyscy może o tym wiedzą, natomiast żeby one wróciły do serca, ta cała krew ze śmieciami, to potrzeba, żeby te żyły się pompowały, czyli mięśnie pracujące, chodzące, zgubniające się powodują, że naturalnie ta krew wraca, a jeszcze głębiej wchodząc w temat, tak naprawdę nasze komórki są zanurzone w dwóch płynach, jeszcze jest limfa i ta limfa też potrzebuje krążyć, a po drugie potrzebuje być rzadka i płynna, a nie zaklejona właśnie chlebami, makaronami i wtedy
rezerwową funkcję sprzątania przejmuje obieg krwiorośny, a nie limfatyczny. No to już jest trochę taka wyższa szkoła jazdy. Jak ktoś by chciał temat witeranizmu zgłębić, to stałem się troszeczkę takim amatorem, ekspertem w tym temacie. Poprzez doświadczenie, rozmowy i połączenia pewnych faktów. Także miałem wtedy problemy z krążeniem, lekkie w żyłach. I skurcze takie trochę bolało. I co mi lekarz zalecił? No panie Witoldzie, no ma pan taką pracę, no to jak pan siedzi, to nie pan sobie macha nóżką. To było zalecenie lekarza. Zamiast powiedzieć, panie Witoldzie, pan dłużej po tak nie może pracować, lepiej, żeby pan sobie zajął się czymś innym, bardziej ruchowym i tak dalej, bo panu może noga zgięć na przykład. Miałem taką okazję, bo to był ten taki wersja light z małym szokiem poznawczym. Miałem wersję light i widziałem u mojego niedoszłego teścia gnijącą nogę. No on tam troszeczkę z dietą i alkoholem przesadzał i widziałem, jak to wygląda i ja się wtedy przeraziłem, że ja mogę tak samo skończyć. Także takie wersja light życzę każdemu różnych wstrząsów, ale zdrowotne i trudno odwracalne to nie. Także zdrowie. No i co? To przeszło płynnie sobie kroczek za kroczkiem poprzez, mówię, wyspanie się, brak picia kawy, trochę wegetarianizmu, zero stresu, stresu. Czyli lekarza nie widziałeś przez ten czas. A, no i stomatolog. Stomatolog, nie, no oczywiście trzeba chodzić do stomatologa, to się nie da przeskoczyć raczej. Sami sobie tam szczoteczką nie wydłubiemy, nie naprawimy pewnej rzeczy. Szczególnie, że to są zaszłości. Później się człowiek dowiaduje, dlaczego to nastąpiło. Są tam podobne jakieś cuda, że ludziom zęby odrastają na jakichś tam dietach, cudach. Ale mi się to nie zdarzyło, także ja jeszcze chodzę. Co tam jeszcze? Nic nie miałem żadnego złamanego. Raz przeciąłem sobie to domu, musiałem pójść ze szwem. Pojechałem na izbę, przyjeźdź i tam trzy szwy zrobili. Uważne życie, spokojne życie, bezstresowe, samo prowadzi. Wiecie co, ja też myślę w drugą stronę, że różne zdarzenia zdrowotne, jakie nas spotykają, to są dla nas znaki, które mają nas naprowadzić na ścieżkę samomiłości, czyli powrotu do zdrowia i powrotu do naturalnego, pięknego życia. A jeśli żyjemy tak w miarę naturalnie i pięknie, to nam są te lekcje niepotrzebne i jesteśmy zdrowi. Nie? Także to nie wiadomo, co jest pierwsze, jajko czy kura. Ale nie wnikając w odpowiedź na to pytanie, warto po prostu spróbować, mieć dużo czasu i samo się będzie działo. Odpowiedziałem na pytanie? Oklaski! Halo? Nie potrzeba, jedziemy dalej, pytania lepiej. Nie, jest po prostu... Tak, za długo. Znaczy, zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania, ale tak w kuluarach, tak. Jeden do jednego. To jest jakby o wiele lepsza wymiana jakby tej energii, wiedzy międzyludzkiej. Z Matyldą albo bez Matyldy. To może jeszcze tam było to pytanie o te kupno kampera, że tam trudne i to w ogóle takie różne rzeczy. Bo tu chyba będzie jeszcze taki... Tak. Ja bym się cieszył, jakby więcej kamperowców było na pewno, albo tych, którzy spróbują. Mój pierwszy kamper, jaki kupowałem, to jest taka bariera trochę poznawcza i zaufania pewnego. Wszedłem jako anonimowy użytkownik na jakiś forum i tam był dział sprzedaży kamperów. Oni sobie tam polecali, byli kamperowcy z jakimiś większymi gwiazdkami, bardziej zaufani, ja sobie tam czytałem trochę i już miałem rozpoznawać po nikach jakieś osoby. No i była jakaś oferta sprzedaży od zaufanej osoby. Takie często klubowe kampery jakieś z polecenia są trochę droższe niż taka przeciętna cena jakaś tam ofertowa, ale nie ma co się tym zrażać. Lepiej tą premię zapłacić, ale mieć święty spokój i od razu doświadczać kamperowania, bo najgorszy początek kamperowania to jest taki, że kupisz kampera niby tanio, idzie sezon, a ty siedzisz w garażu, dłubiesz, nie możesz znaleźć specjalisty i motywacja strasznie siada. Lepiej tą premię przepłacić nawet i pożyczyć. Ja wtedy rzutem na taśmę. Odnająłem swoje mieszkanie, przestałem tam płacić, rozłożyłem raty na raty. Jak bardzo się chce, to się tam znajduje rozwiązanie. Kupiłem tego pierwszego kampera. Teraz kampery są około 20 tysięcy takie. Pierwsze, które już jeżdżą i już mają spełniają podstawową funkcję, czyli suche łóżko. Reszta to już jest tylko podnoszenie komfortu. I różnych dodatkowych rozwiązań. Także... Ale ty dzisiaj mieszkasz w kamperze, czy to już jest przeszłość? To jest w większości przeszłość, bo się pojawiło wiele różnych rozwiązań.
Łącznie z tym, że ja zacząłem inaczej zarabiać. Zacząłem inaczej też myśleć o pewnych rzeczach. Mam tego kampera z tyłu głowy jako fajne rozwiązanie. I co, mieszkanko? Willa? Różnie. Ostatnio się opiekowałem całą zimę siedliskiem na przykład. Miałem ofertę, przyszła do mnie, żebym się opiekował siedliskiem, bo mam dużo czasu. Znam się trochę na budowlance, na mediach, na elektryce, na hydraulice. Mam pojazd jakiś swój, żeby tam być, na miejscu. No i jestem jakimś tam ciekawym człowiekiem, jakieś znajomości, ktoś komuś tam polecał. Także całą zimę miałem i mogłem dłużej tam mieszkać, tylko mi się już nie chciało. Myślę, że rozwiązań jest bardzo dużo. Innych, różnych, nietypowych. Nie wiem, ja już kiedyś na początku tak zawsze się obawiałem tej zimy, musiałem coś planować, tego. Teraz płynę. Po prostu płynę, coraz bardziej wracam do teraźniejszości, dzień dzisiejszy. Trochę mi te festiwale zaburzyły, bo to trzeba zaplanować pół roku wcześniej. Ale bardzo lubię ten stan, kiedy ja nie wiem, co będzie jutro. Także tym optymistycznym akcentem kończymy. Ja myślę, że to jest taki właśnie trochę wstęp do jakiegoś takiego dłuższego spotkania, które myślę, że jakoś niedługo mogłoby zaistnieć. Właśnie, bo tu jest taka propozycja, ja mam jeszcze taki film nagrany dokumentalny, 20-minutowy, który też jeszcze z innej strony pokaże pewne rzeczy. W mieście Warszawie nagrywany był przez 20 dni zdjęciowych, był taki profesjonalny film. I ja proponuję, żebyśmy zrobili jakieś jeszcze jedno spotkanie. Tak, i mogłyby być takie... rozmawiać i ogłaszać. Tak. Gdzie można by było właśnie bardziej podyskutować na temat, niż tylko posłuchać. Czyli bardziej takie interaktywne spotkanie. Także brawa dla Witolda. Tak, oklaski jeszcze raz. Tak, Witold nas trochę natknął do właśnie przemyślenia i wymyślenia ewentualnie takiej nowego formatu myśli gonitwy, która byłaby trochę dłuższą opowieścią, właśnie może jakąś dyskusją, ale o tym nie w tym momencie. Dziękujemy wam, że dotrwaliście z nami. Czekajcie na newsy. Tak, będziemy zapowiadać. Jestem w tych kuluarach, jakby ktoś miał pytanie. Tak, oczywiście, i Oli też jest w kuluarach. Ale zanim przejdziecie do kuluarów, to zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Tak, ale poczekaj, wspólne zdjęcie. Jeszcze właśnie, bo jeszcze musimy powiedzieć jak zwykle o tym, że tam są takie karteczki.